Witam Was parę minut później. Jest już kierowca. Przywiózł mi nowy ciągnik. Tutaj jest pisana już umowa w tym momencie. Tam Halinka mu kawę parzy. Siedzi na ciasteczku, jakieś tam ciasto Halina upiekła. Myślała, że tu przyjedzie dealer czy coś, a tu po prostu kierowca przysłali. No ale nudzi jej się, to niech tam gotuje te swoje wymysły. Jest wzięte na ten ciągnik 80 tysięcy kredytów, ale mam nadzieję, że się spłaci i że będzie robił robotę taką, jaką powinien. 154 konie, no myślę, że jak na razie wystarczy, a jak nie, no to mówię, szczipuje się go do 170 paru i będzie nim. Po prostu, no, żeby pod te góry sobie trochę lepiej radził niż stary ciągnik, tam no, John Deere. Odepniemy sobie pasy. Kierowca się mocno przytulił do krzaków, żeby nie stać się na środku przejazdu, gdzie przejechać obok. No, wsiadamy i odpalamy. Chodzić chodzi ładnie, odpala tym bardziej. Podnosimy sobie obciążnik z przodu. Grube. Teraz powolutku sobie zjeżdżamy. No. Dobra, już zjechał ładnie. Dobra, ciągnikiem zjechałem. Idę do Halinki powiedzieć, że do kierowcy, że już jestem. Rozładowany ciągnik i każdy się go może jechać tam. Ej, Halinka, powiedz kierowcy, że już jest rozładowany ciągnik, jakby tam skończył pić kawę, to już może jechać do domu sobie na spokojnie, nie? A ja jadę przetestować nowy ciągnik w pole. Dobra. Odpalamy jeszcze raz. Tu sobie podgasimy może. No, strasznie cicho chodzi. Pierwszy ciągnik chyba na tym gospodarstwie z automatyczną skrzynią biegów. Nowość, odkrycie, szok. Zobaczymy. Z tego co wiem, to lubią się w tych miejscach jako skrzynie psuć. Tylko nie wiem, czy to są tam jakieś wersje takie, co się psują, czy ogólnie się psują większość modeli skrzyni w miejscach. Tego nie wiem. Stawiamy sobie GPS-a. Dobra. Napędy. I jedziemy. No i to już robi robotę. Ładnie mamy na stole wyrównane. Jeszcze z tyłu drapki są, też to wyrównują od tego bału. A teraz robota idzie do śmianicza. No, powiem wam, że 1800 obrotu i trzyma prędkość pod górę i tak dalej. Ciekawy jestem jak z silnikiem, bo może go bujać teraz z silnikiem, bo ma tak poluz strasznie nim buja, ma miękkie zawieszenia. Ale
ale w porównaniu do zombiera ma mega cichutko. Może też go tak szarpać nim niż bardziej niż zombiera, bo zombier miał z przodu balast, on ma balast i z tyłu ma naładowany gruber, który ma 2 tony niby według specyfikacji. Z przodu tona i może po prostu na tyle przysiadł ten ciągnik, że ma duży skok. Zobaczymy, na razie się spisuje. Podejrzewam, że pierwsze 2-3 motogodziny to zrobi na gruberowanie. Poczekajcie chwilę. Ogólnie zmieniam ustawienia shaderów też. Bo tutaj dostałem takie komentarze, że strasznie się świeci maska na filmach i tak dalej. Także jest to zmienione. Mam nadzieję, że na lepsze. W końcu trochę nowej duszy na tej serii. Sam osobiście mi się strasznie nudzi farmić, jak nie ma zmian. Ja gram samemu. Teraz mam nawet większe chęci na nagrywanie trochę. O ten zombie to zgłośno chodzi. Była trochę wkurzające, że głośniej słychać John Deere'a na odcinkach niż mnie. A znowu za to, jak się odpaliło, to praktycznie chodził jak elektryk. Myślę, tej osoby, co wyjechałem. Przepraszam, przepraszam. Zgruberujemy to pole do końca i koniec odcinka. Następny odcinek będzie z sadzenia ziemniaków tutaj na tym polu. Ewentualnie gruberowanie tamtego pola. Plus, no, plus nie wiem co. Plus jakiś oprysk może. Bo tutaj to pole o... co za mną jest. Ono było nieoranżne chyba. A nie, było. To chwastów nie będzie. Ewentualnie jakiś nawóz czy coś dać. Na pewno będzie się przyda. No, bez balastu. Tu z tej górki jak wyjeżdżam. Cały podniosłem środek. Coś
też testowałem go poza serią z siewnikiem. Co prawda nie naładowany, to i bez odciążnika, który był ten ciągnik, to nie miał to się, ani nic. Znowu dalą mnie, słabo hamulce są. Trzeba do serwisu dzwonić, żeby przyjechali na regulację hamulce. Ja tu, prawie do rowu za każdym razem wjeżdżam. To są te nowe technologie, nie to co za torek stary, który ma już prawie 50 lat, tam gdzieś jest hamulec prosto na nitę zrobione, to od razu hamuje, a nie to jakieś pneumatyczne, nie pneumatyczne. Sługa na kiju, stara technologia, najlepsza. Ale mi się wydaje, że on tak jeszcze nie jest naspikowany tą elektroniką tak mocno, bo tu jak są te nowe case'y, to ekran na pół szyby wywalone. Ja nawet telewizora takiego w domu nie mam. Halinka nawet krzyczy, że w tych nowych ciągnikach to są większe ekrany niż mój telewizor w domu mam. No tutaj chociaż mamy ekran, teraz trochę mi tam nie będzie narzekać. Chociaż znowu powie, że ciągnik se kupiłem z monitorkiem, a telewizor ma tylko 19-calowy. Żołudę tą wydatkę na telewizor. Ale to tam do Media Expert się zajedzie, kupi jakiś na promocji. Kupi najtańszy jakiś. Może nawet w 30 klatkach tylko wyświetlać. Ważne, żeby Hanika nie jęczała, że taki mały telewizor mamy. Jak nie, to i kupię ten stary taki telewizor, co miał tą dupę taką dużą. I będzie duży telewizor, mały ekran, ale duży telewizor. Kupcy sobie włączymy światła i zobaczymy jak to działa. Póki działa, a jak przyjdzie pan Przemek, będzie bawić się elektroniką i wtedy co nie będą działać. Kiedyś jeszcze jak nie prowadziłem gospodarstwa, to miałem takiego kolega Czemka, co miałem stara i coś tam w nim nie działało. Radio czy... no chyba radio. I zaczął coś tam się do elektronice i się okazało, że radio naprawił, ale koguty nie działają. To takie jedno naprawił, drugie zepsuł. Coś teraz nie wiem, no raczej to... Póki jest na gwarancji, czy dwa sezony, to będzie do serwisu jeździć. Ja kupiłem ciągnik, to niech robią. Bo nie jest to najnowszy ciągnik, ale niby ma tam jakąś gwarancję jeszcze na dwa lata. W sumie nie wiem, czy nawet z salonu było brane, bo to chyba jakiś dealer był. Ten agregat niby ma tam w katalogu napisane, że większe zapotrzebowanie ma książkowo niż średnie. Człowiek daje radę, także z silnikiem też powinien sobie dawać radę. Chociaż silnik to wiecie, na wałku idzie to wszystko i tak dalej.
No, także pole mamy skończone. I tym pięknym, a to nowym nabytkiem się z Wami żegnam w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie i widzimy się jutro o 12, chyba że będzie przerwa. Na razie, cześć.